Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, na którym będziemy przygotowywać się do eventu Wiedźmy. Jak pewnie wiecie, od dłuższego czasu stoimy tutaj na bloku 486, na który już w tym momencie mamy jakieś 3% z tego co widziałem, więc może dzisiaj go nawet przeklikamy, może przeklikamy ten kolejny blok, żeby już takie w miarę przygotowania zrobić i potem już to pójdzie z górki, oczywiście na weekendzie Wiedźmy. Dlaczego? Ano dlatego, że potem już zaczną nam fajne itemki lecieć pod względem golda, dlatego też szkoda będzie je po prostu tutaj sprzedawać albo zostawiać, bo nie mam miejsca w eku albo coś, a z eventem Wiedźmy to wszystko będzie od razu leciało do niej, dzięki czemu no za itemek, nie wiem, za jakieś 8 milionów czy 10, bo mniej więcej takie nam będą leciały po 500 tornadzie, będziemy dostawać dwa razy więcej golda, jakby logiczne. No a tutaj jeszcze, jak sami widzicie, nie mamy za dużo miejsca, zresztą no to miejsce poświęcam na epiki, żeby codziennie wrzucać do kibla epik i tak dalej, sami rozumiecie. Tak więc dzisiaj można powiedzieć, że takie przygotowania do właśnie tego eventu Wiedźmy, do klikania tego tornada mocniejszego, może będzie z tego odcinek, może nie, jeszcze zobaczę, czy będę miał w ogóle czas w weekend na nagrywanie, no ale to wszystko w swoim czasie. Oprócz tego mamy oczywiście jeszcze kilka lochów, które bez problemu, wydaje mi się, że no może nie bez problemu, bo tam procenty nie były jakieś kosmiczne, ale może jeszcze coś przeklikamy, może jakieś levele dobijemy, to wszystko się okaże. Na wstępie, pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, teraz zaczajcie w dół, zostawiajcie tego kciuczka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subika z dzwoneczkiem, lecimy po fajną liczbę 15 tysięcy, już nie tak dużo brakuje, więc możecie polecać kanał, udostępniać, nawet komentować i lajkować, bo to też pomaga tam w promocji filmu na YouTubie, żeby docierał do większej ilości osób. No i co? I komentować, tak jak mówię, w przypiętym komentarzu macie jeszcze macie jeszcze Twitcha oczywiście i Discorda, możecie również na nie wbijać. Dobra, i powolutku możemy zaczynać. Co tu się na tym zabójcy pozmieniało? Generalnie nie za wiele. Jak widzicie, bardzo mało nam brakuje do 14 aury. Przeżyliśmy już tak naprawdę najcięższy moment, jeżeli chodzi o runki. Przebiliśmy już tutaj te wszystkie momenty, gdzie te runy bardzo wolno leciały i teraz naprawdę szybko się to zbiera. Potrafię po 2E na jednym skipie siedmiodniowym przebijać. Teraz jesteśmy bodajże na E61, więc już prosta droga do tego, żeby wbić E70 i potem przez kilka dni będziemy często resetować i będzie już E100. I będzie można te runki maksymalne powolutku na jakimś weekendzie epickim zacząć szukać. Także to akurat jestem zadowolony, no bo wiadomo, że ta arenka jest dość męcząca, dość czasochłonna, też codziennie 25 grzybów na skipa piechotą nie chodzi, więc no dobrze by było już ją skończyć i mieć po prostu z głowy. Także jeżeli chodzi o kwestię arenki, no to tak to po prostu tutaj wygląda. Co więcej, troszeczkę tu nakupowałem sobie potek i klepsydry na ostatnim evencie przy okazji, bo jak był właśnie ten event z klepsydrami, to stwierdziłem, że od razu potek na rok sobie nakupuję. Co tutaj? Pupilki, to wam zaraz pokażę, porobimy sobie jakieś ataki. Twierdza. Póki co buduję akademię, jak widzicie bardzo mało nam brakuje tutaj drewna i kamienia do 20 twierdzy, więc może dzisiaj albo jutro zobaczymy. Wszystko zależy od koła i od kostek. W każdym razie już na dniach sobie zacznę budować 20 twierdzę. No i później będziemy lecieć w salkę i myślę, że tutaj dalej akademię. Teraz nie miałem surek na tą 20 twierdzę, więc dlatego od, no chyba drugi miałem 10, nie, miałem 11 akademię, zbudowałem 12 i teraz buduję 13, jakoś tak to było. W podziemiu serce 15 już od jakiegoś czasu, trener teraz leci na 15, traktor mam 13, ale w sumie dusz mi na razie nie brakuje, więc wolę to jakieś poboczne budynki poulepszać i dalej zobaczymy, jak to będzie. Teraz co prawda będzie też event dusz, no ale na 13 traktorze już ich nie leci wcale tak mało, a tak jak mówię, póki co mi ich nie brakuje. Tak jak mówię, no znowu na tym evencie się uzupełnią, więc ten traktor myślę, że póki co olewam na rzecz ważniejszych budynków, mianowicie tutaj trener, no i oczywiście przygodomat, bo to też jest bardzo istotne. Chociaż ten przygodomat mam tu na 12 poziomie, więc on nie jest wcale na takim niskim, wydawało mi się, że jest gorzej. Dobra, lecimy dalej. Gildy nie cały czas top 1, tu jakby nie ma za bardzo co się rozwodzić. No i okej, rankingi też was może ciekawią, w tym momencie wygląda to tak, jak widzicie. Nie będę tu się też jakoś bardzo rozwodził, bardzo fajnie to wygląda, dużo osób od nas w tym top 30, więc to akurat super. Gildy nie, no to tak jak mówiłem, twierdzę to raczej nic istotnego. W pupilkach cały czas od ostatniego odcinka jesteśmy top 1, więc to też fajnie. Jak widzicie, tą przewagę w czci już sobie fajną zbudowaliśmy. No i podziemia, tutaj raczej nic ciekawego, my cały czas bijemy jakiegoś słabego ziomka, bo póki co w tego Władka jakoś bardzo nie inwestowałem tych dusz. No i zobaczmy, już tu widzę, że kilka osób 15 serce ma w tej topce, ale generalnie z tego co widziałem, to
Mieliśmy to 15 serce chyba jako jedni z pierwszych na serwerze, chyba że gdzieś tutaj się ktoś ukrył, kto je miał, może go nie zauważyłem. W każdym razie, no w tym momencie tak to właśnie u mnie wygląda. Dobra, no i co? I możemy powolutku zaczynać. Zrobimy może sobie na razie ataki w tych pupilach, zobaczymy jak tutaj wyjdzie, jeżeli o to chodzi, i będziemy lecieć po prostu do lożków. Chyba wszystko, co wam miałem pokazać, tak w miarę na szybko to wam pokazałem. No jakoś ta postać powolutku się rozwija. Jak widzicie, jedzonek też mam naprawdę od groma, głównie tutaj z wodą są problemy, no ale reszta, no to jak sami widzicie, głównie tutaj światło, ziemia i ogień, no to są ogromne, tak jak mówię, ilości. Dobra, tutaj możemy wodą, bo to nie jest jakiś mocny przeciwnik. Malika możemy spróbować, tutaj ogień, to możemy ziemią, nie będzie problemu. Tutaj sobie spróbujemy morze, a spróbujemy tym ogniem, chociaż to ryzykowne, ale dobra, bez większych problemów. No i tutaj spróbujemy sobie mrokiem również. Cyk, i na koniec zostało nam światło, czyli chyba najmocniejszy nasz żywioł, no ale również żadnych problemów z nimi tu nie było. Dobra, teraz tak, zanim jeszcze w ogóle zaczniemy klikać te lochy, to mam jedną mocniejszą runkę, mianowicie 34%, jak widzicie. Poleciała mi ostatnio z jakiegoś tam eventu, chyba z tych kostek czy z misji, nieważne. W każdym razie, no w ogóle bronie mi już dają sporo, to tak swoją drogą wypadałoby je wymienić, ale to może na jakimś kolejnym weekendzie epickim, no bo na razie no nie będziemy żadnej zwykłej tutaj używać. 36, no to jak na broń wojownika to jest naprawdę sporo, więc tak jak mówię, no troszkę tu daje, ale póki co będziemy się jeszcze posługiwać tymi starymi. Chociaż tu tak myślę, no bo no ale ona nie ma jakiegoś super rozrzutu, jest na wszystkie cechy, więc chyba nie ma sensu. I wymienimy sobie tutaj tą runkę 30%. W tej mamy 31, no więc jest lepsza. No a tą runkę jak najbardziej możemy wymienić cygnatą. No i dobra, i teraz sobie, o kurde, zobaczcie, i to jeszcze na odcinku, duży pomarańczowy. Bardzo dużo mi pomarańczowych gemów leci ostatnio poza tym eventem nieszczęsnym twierdzy. Ostatnio naprawdę dużo grzybów wydałem, żeby tu się ubrać same pomarańczowe. Od tamtego czasu zobaczcie, ile mi tu pomarańczowych poleciało, czy to dużych, czy to średnich. No ta Kunegunda już w tym momencie, zobaczcie, jest cała ubrana w pomarańczowe gemy. To też się stało na odcinku, także to akurat ciekawa sprawa. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy wszystko ogarnięte, tu jeszcze możemy zajrzeć, czy wszystko jest zaczarowane, ale raczej tak, u nas tak samo. Czyli powolutku możemy, ja tu sobie odpalę na drugiej stronie SF Toolsy, możemy sobie sprawdzić, jakie mamy dokładnie procenty na niektóre lochy i po prostu sobie klikać. Mówię, to od tego tornada, może to tornado później, zobaczymy, jakby nam tam brakowało levela albo coś, to może sobie dobijemy, a na razie zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne lożki. Import from game, tutaj dajemy naszą tą, pewnie mnie wyloguje w tym momencie. I zobaczymy, jak to tu generalnie pójdzie. Dobra, już mnie tu powinno wczytać dokładnie. Robimy sobie cyk i klikamy. No i dobra, no procenty nie są jakieś ogromne, jak mam być szczery. Nie jest to jakieś nie wiadomo co, ale myślę, że coś tam uda nam się mimo wszystko kliknąć, coś tam uda nam się ugrać. Na 10 w 13 piętrze w mroku mamy 0,14%, no więc jego raczej nie ma co w ogóle klikać, bo raczej jest to średnio opłacalne, ale tu widzę, no na gula mamy ponad 2%, więc to tak jak mówiłem, ale na przykład na 13 piętro w świetle mamy 0,50. Może od niej zaczniemy, albo na początku to w ogóle zrobimy sobie portal, bo to też jest istotne, no ale tu za wiele niestety mu nie zbiliśmy, więc szkoda. No i okej, lecimy do tego 13 piętra. Zobaczymy, czy tą Hanę nam się uda generalnie tutaj kliknąć. Może tak, może nie. To wszystko wyjdzie, że tak powiem, w praniu. To, no tak jak mówię, nie będziemy tutaj jakoś bardzo szaleć, no ale jakiś z level, może dwa, fajnie by było wbić, zobaczymy, czy to się uda. No, w tym momencie najważniejsze to jest to tornado, bo jak to tornado nam teraz pójdzie, to dzięki temu zboostujemy te statystyki, dzięki temu może nam dropnie coś fajnego i tak dalej, no i później te lożki inne nam się odblokują. To jest jakby bardzo podobny schemat do tego, co było, jak to tornado dostawaliśmy, jak mieliśmy je na pierwszym poziomie, to tak samo, dużo itemków z tego tornada leciało, zboostowało nam to statystyki, jakiś tam level wbiliśmy i mogliśmy ruszyć kolejne lochy. I tutaj na tym etapie działa to podobnie, dlatego że no jak pokonamy ten blok, to bardzo do przodu. O, zobaczcie, szybko poszło, 356 level, super.
Tak jak mówię, na tym etapie również to będzie podobnie wyglądać, bo tego golda samego zarobimy naprawdę duże ilości. Może Was ciekawić, jak tu wygląda, jeżeli chodzi o moje statystyki. 3510 wytrzymałości podstawa i 3853 zręczność. Nie zamierzam na razie w HP lecieć, tutaj sobie ładuję ciągle w tą zręczność. Dobra, tu mamy coś droższego, to możemy to odrzucić na bok. Tu sobie generalnie wrzucę do toalety, bo jeszcze dzisiaj nie wrzucałem, to też możemy zrobić. Plus 21, to nie ma sensu. Zmieniamy sobie wygląd, żeby dostać najfajniejszą ilość kryształu, chociaż tutaj akurat w obecnym momencie bardziej nam brakuje odłamków, aniżeli, w sensie bardziej nam brakuje metalu, aniżeli odłamków właśnie, no ale dobra, wszystko mam ulepszone razy 8, tu chyba na razie nic ruszać nie będę. Okej, Hanna nam padła w miarę szybko, więc w sumie jestem zadowolony. Tu jeszcze widzę, że na tą meduzę mam 0,54, czyli tyle samo ile na właśnie tą Hanę, no ale szczerze mówiąc no ona nam da bardzo, bardzo mało expa, więc raczej nie będziemy próbować, nie ma sensu totalnie, czyli dobra, może teraz pójdziemy w to tornado, żeby sobie te bloczki pokonać, żeby to już mieć powiedzmy z głowy, no i później już oczywiście będziemy mieć o wiele łatwiej na samym evencie Wiedźmy. No nawet jak nam poleci coś drogiego z tego przeciwnika czy z 488, to mamy tam kilka slotów miejsca, żeby po prostu sobie to przetrzymać i poczekać właśnie na tą Wiedźmę. No i okej, tak jak mówię, ponad 2% na tego gula, zobaczymy. No to jest wojownik, kwestia uników i myślę, że bez większych problemów pójdzie. No i później to już naprawdę będzie dokładnie tylko i wyłącznie, o, tamten nam padnę, nie zauważyliśmy kiedy, nic nie dostaliśmy co ciekawe z niego. Więc okej, lecimy dalej. Teraz mamy kota w onucach, bardzo podobny przeciwnik, jeżeli chodzi o właśnie statystyki, co ten 486, no i zobaczcie, również pokonany, no to akurat bardzo tania rzecz, ale na razie ją zostawimy, zobaczymy jak to będzie dalej leciało, no i tutaj to myślę, że już dokładnie, jakieś rękawice za dyszkę, tu już za siódemkę, no i właśnie o tym mówiłem, że tu raczej już takie droższe rzeczy będą nam lecieć, możemy jeszcze jednego pokonać, zobaczymy, dokładnie jakiś paseczek za 7, no właśnie, to jest to, o czym mówiłem, nie ma totalnie co tego klikać, no bo te itemki są naprawdę drogie i musimy się wstrzymać do momentu, do którego będziemy już mieli ten event Wiedźmy, no i potem to myślę, że ze 100 tych tornad nawet do jakiegoś 600 możemy tutaj pocisnąć. Dobra, tu wrzucimy sobie statystykę. Pojawiły się już itemki nowe na serwerze z Tornada 500+, oczywiście mówimy tutaj głównie o itemkach wojownika, Marcinek bodajże miał, z tego co pamiętam, broń właśnie wojownika z tego Tornada 500+, Rafix jest już tu prawie cały ubrany właśnie w te itemki z Tornada 500+, tak więc generalnie no troszkę klasera dzięki temu podbiliśmy, tak to mniej więcej wygląda, nie widziałem tutaj, żeby ktoś więcej coś miał, no ale też dużo osób wydaje mi się, że jeszcze tego Tornada nie ma klikniętego, nie ma co tutaj się oszukiwać. Dobra, czyli co, Tornado na razie zatrzymujemy, to jest już czysta przyjemność, będzie właśnie podczas tego eventu Wiedźmy, jak będziemy mogli wszystko sprzedawać. No i teraz lecimy dalej. Co ja bym mógł tu poklikać? Bo powiem Wam, że tak jak wspominałem, ciężko, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj szanse na lochy, no bo są one naprawdę, naprawdę niskie. Tu widzę, że mamy na uświęconą szkołę magii jakieś fajniejsze procenty. To już Lucjusz czysto krwisty. A wiecie co? Czy ja kolejnego trenera będę mógł odpalić? Zobaczmy, cyk. O kurde, nie mogę, brakuje mi trochę dusz. Ale dobra, to możemy zrobić tak, że po prostu tylko tutaj tak, kopalnię bym odpalił, kopalnia to jest 5 dni, to też będzie 5 dni, o ile się nie mylę, ten przygodomat. Czy ja chcę ten przygodomat cały odebrać i sobie go zacząć ulepszać i potem jak mi się skończy on ulepszać, to sobie puszczę trenera na 15, no bo te dusze nam się wtedy polecą. Wiadomo, że mogę też traktor, no ale to tłumaczyłem na początku, że traktora na razie nie chcę, bo te paczki i tak nie będą takie złe. No może tak zrobimy, że przygodomat sobie puścimy, myślę, że to jest bardziej istotne niż ta kopalnia, bo ona na razie nie daje jakoś bardzo dużo expa, więc dobra, tak zrobimy, cyk, o, od razu zrobiliśmy osiągnięcie tutaj, zobaczcie, więc to jak najbardziej git, lecimy sobie dalej i lecimy sobie dalej, dobra, a, jeszcze troszkę zostało, tu robimy wekudawki, więc tak jak robić powinniśmy, trochę też golda dostaliśmy, no i dokładnie 5 dni możemy, cyk, ulepszyć akurat, to będzie w miarę, ja to nagram swoją drogą w środę, jakby ktoś się zastanawiał, wy to pewnie dostaniecie w czwartek, no ale tak jak mówię, to jest jak najbardziej
dobre, dlatego że no ten przygodomat, tak jak mówię, na 15 najlepiej jak najszybciej i już sobie go trzymać, odkładać ten wehikuł. To co zrobiłem za późno na magu, no to tutaj nie chcę powtórzyć tego błędu, sami rozumiecie o co chodzi. Potem puścimy już trenera na 15, ale dobra, z tym trenerem większym może nam się uda coś tutaj ruszyć, że tak powiem. Tylko teraz tak, poczekajcie, muszę od nowa tak naprawdę, chociaż nie, no zeskanuję od nowa, bo trochę tych statystyk wpadło, zobaczymy jak tutaj nam pójdzie. No i może jeszcze dzięki temu ten 357 level jakoś tam wycisnę. To oczywiście jest takie bardziej pod content, raczej to się mija troszeczkę z celem, ale tak jak mówię, może jeszcze uda nam się jakiś tutaj loszek pocisnąć. Bardzo bym chciał tego 10 w 13 piętrze, może tam kilka prób zrobię, może się szczęście do nas uśmiechnie i go pokonamy, no ale tak jak wam mówiłem na początku, 0,15% to nie jest wcale jakoś dużo, ale ej, na Alexa, właśnie to miałem spojrzeć i zapomniałem, na Alexa, czyli tutaj na 13 piętro, dokładnie tego, pojawiło nam się 0,90%, dobra, to klikamy jego jak najbardziej. Ja to Meduza zapisałem, w sensie to nie była Meduza, to był dokładnie choleryczka Hana, ją zapisałem, więc dobra, tu jestem jak najbardziej zadowolony, że padła. No i tego Alexa bardzo jest duża szansa, że ubijemy, bo tak jak mówię, procenty nam fajnie na niego wzrosły. On da nam 300 milionów expa, no to jest akurat proste, jak jesteśmy postacią, która unika, dlatego że oni bardzo dużo biją, aczkolwiek nie mają jakoś dużo HP, więc jak naprawdę tutaj sobie uników odpowiednią ilość zastosujemy, on nie będzie jakoś często blokował, to nie powinno być aż takich problemów, żeby właśnie go ubić. Ile nam tu brakuje expa? No jeszcze troszkę będzie brakowało niestety do tego 357 levela, no ale dobra, zobaczymy. Okej, padł, super, w miarę szybko to poszło, jak najbardziej jestem zadowolony. Okej, tu możemy sobie zapisać, no i poleciał nam jakiś pierścionek, który możemy dać do kotła w teorii, chociaż to nie będzie jakoś bardzo dużo golda, no ale i tak nie mamy miejsca, więc w sumie lepsze to niż nic. Mogliśmy też rozmontować oczywiście, no ale to wszystko na spokojnie. Dobra, czyli tak, on nam padł, no i teraz zobaczmy, ile mamy procent na kolejnego, bo tutaj jest kolejny, to jest chyba znowu wojownik, dokładnie, więc jak sobie tu zrobimy 13 piętro, dokładnie tu i sobie klikniemy, poczekajcie, 13 piętro, 17 na 20, cyk, i sobie zrobimy simulate, 0,14, 0,20, taki przedział jest mniej więcej, no więc nie, no więc tu są zdecydowanie lochy, na które mamy fajniejsze procenty. Także na razie nie ma co. Okej, co my tu mamy dalej? 13 piętro, to już miałem. Teraz mamy tą szkołę magii. Spróbujemy tą szkołą magii sobie dobić level, bo jeszcze na nie, chociaż nie, na tą meduzę mam przecież 0,78. Ta meduza chyba tyle expa nam da, chociaż no pewności nie mam, no bo sami wiecie, jakie tutaj są ilości w tej górze Olim, zwłaszcza na początku. No ale spróbujemy. Spróbujemy ją sobie kliknąć, żeby po prostu czysto na spokojnie sobie ten levelik dobić. Myślę, że to będzie okej. No dużo też wehikuł pomógł, jednak tego wehikułu tam trochę miałem odłożonego, sami musicie przyznać, że ponad 500 się uzbierało, no ale już bardzo długo go nie ulepszałem, a i tak go miałem, tak jak mówię, na wysokim poziomie. Nie wiem, kiedy to się w ogóle stało, że już na 12, teraz będzie 13, dokończymy sobie tą tego trenera na 15 i chyba będziemy od razu ten wehikuł lecieć na 15, więc powiem wam, że pójdzie to fajnie, i pójdzie to na pewno sprawnie, jeżeli chodzi o ten wehikuł, na pewno sprawniej niż na magu. Tam na magu coś generalnie nie wyszło. Wydaje mi się, że na magu był ten problem, że było mniej po prostu eventów dusz i tych dusz ciągle brakowało, no a tu jak widzicie, nie musimy się za bardzo o te dusze martwić. Co prawda na trenera teraz nie mieliśmy kolejnego, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przygodomat puszczony, teraz będzie tak jak mówię, ten evencik z duszami, znowu się tam troszkę ich uzbiera i dalej będziemy mogli cisnąć. A jak już postawię, myślę, trenera na 15 i przygodomat na 15, to wtedy puszczę ten traktor. Raczej taki jest plan. Kopalnie złota jeszcze by można po drodze, ale tak jak mówię, no ona nie kosztuje jakoś bardzo dużo dusz, a jednocześnie no ona aż tyle w tym momencie nie daje. To kopalnia złota to jest bardziej pod taki wysoki poziom rzecz. Dobra, te lożki mamy zapisane, wbiliśmy 357 level, więc w sumie spoko. Dostaliśmy jakiś hełmik, który jak najbardziej może być do
kibla na przyszłość, nie kosztuje jakoś bardzo dużo, więc zmienimy sobie po prostu wygląd tutaj, zrobimy sobie rozmontowanie, no i okej, i zostaje nam jeden slocik i chyba tyle. Powiem wam, że nie ma co chyba na siłę klikać więcej rzeczy, dlatego że no tak jak wam wspominałem, mamy bardzo małe szanse na zabicie czegoś i ubicie generalnie kolejnych lochów. 357 level wbity, zaczynaliśmy z 356, więc w zasadzie jestem zadowolony, no i dalej to wszystko już będzie na właśnie evencie Wiedźmy, tam już na pewno tego expa o wiele fajniejszej ilości wbijamy, tu sobie to posprzedajemy na spokojnie i tak dalej, no więc tak jak mówię, nie ma co na siłę dalej cisnąć, no bo jednak cały praktycznie pełny level nam potrzeba. Możemy sobie jeszcze na spokojnie zrobić tutaj zakręcenie kółkiem, zobaczymy swoją drogą, może nam już by starczyło tych surowców, ale to jeszcze nie jest powiedziane. Dobra, cyk, zrobione, tu możemy rozmontować, zrobiliśmy przy okazji misję dnia i zobaczmy, drewno już mamy wystarczającą ilość, kamienia nam jeszcze troszkę brakuje, ale mamy jeszcze kości, no i właśnie tutaj zdecydowanie będę tutaj pyk, zobaczmy, no tu niestety nam się nie udało, no tutaj znowu niestety nie, okej, no próbujemy na siłę tego kamienia, no dobra, 600 tysięcy to nie jest jakoś dużo, ale niech będzie, tu znowu tego drewna możemy, tutaj co, no mamy tak wszystko i nic, więc dobra, próbuję kamień, może się uda, no tutaj dwa drewna chyba wezmę, niech będzie, jeszcze dwa rzuty, no tu akurat kryształu dużo, dobra, o, zobaczcie, to akurat bardzo fajnie, kryształu nigdy za mało. No i niestety znowu kryształ, czyli dobra, czyli raczej jeżeli chodzi o ten kamień, to jutro, jeżeli nam szczęście oczywiście sprzyja, bo może być tak, że ani razu nam się z kółka nie wylosuje, ani z kości, oczywiście, że tak może być, jest na to mała szansa, no ale kto wie, więc no jutro, bardzo możliwe, że tą twierdzę 20 już będziemy chcieli budować, czyli na pewno na kolejny event twierdzy 20 już będzie nam na spokojnie stała i będzie można salkę sobie tutaj na spokojnie dla gildii ulepszać. I tyle, tak naprawdę tyle, oglądamy sobie teraz walki, tu możemy jeszcze dać 3 statystyki na spokojnie i będziemy kończyć ten odcinek. Zacznijmy od choleryczki Hany, zobaczmy jak to tu wyglądało, no pewnie same krytyki z naszej strony, no bo to jest jednak mag, dokładnie. No, tu powiem wam, że nie tak trudno, nie? 4 ciosy musiały być krytyczne, w teorii nie była na to taka mała szansa, no ale jednak nie było takie też duże procenty na nią, ale grunczę się udało, ona nam dała zwykły cios. Ale jak sami widzicie, był ten cios dość mocny, 32 miliony. Dobra, cyk, lecimy dalej, mamy Anioła Apokalipsy Alexa. Tu możemy zobaczyć, ile było uników, bo wydaje mi się, że sporo. Zobaczmy, tu jakieś krytyki, no ale my go dosłownie, jak sami widzicie, smeramy. No tutaj generalnie zmiana broni jest potrzebna koniecznie, zobaczcie, no on tu nam jedną bułę walnął za 2/3 HP, można by powiedzieć. Ale zmiana broni na tym zabójcy jest konieczna. Trochę to olałem w sumie w ten weekend epicki, mogłem wtedy poszukać, który był ostatnio, ale trudno, tak naprawdę trudno, aż tyle jak widzicie to nie da. Na spokojnie tam sobie jakąś nową broń prędzej czy później znajdziemy. Teraz tych weekendów epickich będzie z tego co widziałem sporo, jak nie weekend epicki to jakieś epiki z kości, coś tamtego, więc prędzej czy później ta broń wypadnie. Do tego nam się akurat jakoś bardzo nie śpieszy. I dobra, i teraz mamy Meduzę. Jak widzicie, z tym Alexem sporo było jednak tych uników. No i zobaczmy z Meduzą. Meduza to jest mag, no ale ona tutaj dużo nie bije, ale też ma sporo HP, więc troszkę się z nią będziemy męczyć tu niestety, ale no tak czy siak padła i da nam tak naprawdę 357 level, więc takie lochy są fajne, żeby właśnie sobie zostawić jakieś tornado czy coś i jak nam faktycznie brakuje troszeczkę tutaj do dobicia właśnie levela czy coś, tak jak teraz nam brakowało przed tą meduzą chyba 50 milionów dokładnie, no to ta meduza dała nam 83 miliony i dzięki temu level został dobity i teraz możemy sobie zakręcić kółko, kółkiem na wyższym levelu, zrobić tutaj awkę, arenę i wiadomo, zawsze to tam jest trochę więcej expa, są to grosze, no ale grosz do grosza, jak to mówią, i się uzbiera fajna ilość. Dobra, to tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się odcinek podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discord dla widzów, na Twitcha, będzie mi bardzo, bardzo miło. Generalnie te subiki najważniejsze teraz, bo lecimy po 15 tysięcy. Kolejny 1000 do kolekcji, można by powiedzieć, było dopiero co, nie dopiero co, jakiś czas temu było 14, teraz możemy polować na właśnie 15. To wszystko. Dziękuję wam raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!